Przy mikrofonie Paweł Kniecik, gościem Dnia Radia Zawiercie w poniedziałek, 11 stycznia, jest uśmiechający się do mnie, mam nadzieję do widzów i słuchaczy również, Miło żongiewka, radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego i od niedawna wiceprzewodniczący sejmiku. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No to najpierw gratulacje, wybór na wiceprzewodniczącego, a więc panie przewodniczący, co ten wybór dla pana oznacza? Co ten wybór dla mnie oznacza? Na razie sprawa jest świeża, bo wybór całego prezydium nowej kadencji Sejmiku miał miejsce w grudniu. Na razie jako całe prezydium, czyli pani przewodnicząca oraz razem ze mną dwójka jeszcze wiceprzewodniczących oraz pan sekretarz organizujemy roczny plan działań Sejmiku. Przedstawiamy go naszym, można powiedzieć, przełożonym opiekunom w Urzędzie Marszałkowskim oraz całym wszystkim radnym. I jaki będzie prawdopodobnie plan roczny na 2021? Zadam już coś? Panie redaktorze, to jest dosyć obszerny plan. Na każdy miesiąc są konkretne działania. Nie ukrywamy, że głównym naszym założeniem jest organizacja kongresu, który niestety nie mógł się odbyć z przyczyn pandemii w ubiegłym roku. Ale też dodatkowo w tym roku dojdą debaty oksfordzkie, które też można powiedzieć kolokwialnie z dużym rozmachem planujemy zorganizować, ale też mamy zamiar bardziej zacząć działać w kierunku takiego ustabilizowania wewnętrznego, jeśli chodzi o działanie Sejmiku, czyli powołaliśmy teraz nowe komisje tych komisji jest zdecydowanie mniej niż w ubiegłych latach z racji tego, żeby więcej osób mogło się do nich zapisać i żeby te komisje mogły prężniej działać i w tych komisjach mamy plan utworzyć podkomisje i wtedy one będą miały za zadanie przygotować plan konkretnie każdej imprezy, który potem my będziemy nadzorować i przekazywać dalej do już można powiedzieć organizacji. Zawiercie też będzie się znajdowało w jakiś sposób w planach działań, rozmów, prac sejmiku? W sensie tylko pod jakim kątem pan redaktor No to już Zawiercie? konkretnie pytam, to miało też być jedno z kolejnych pytań. Chodzi o Młodzieżową Radę Miasta Zawiercie, zawieszoną już od bardzo wielu miesięcy. Czy będziecie interweniowali, będziecie coś robili, żeby tę Młodzieżową Radę Zawiercie odwiesić? E... Panie redaktorze, myślę, że tutaj powiemy krótko. Ja, jako członek forum i radny Sejmiku, w, ubiegłej, w ubiegłym roku, w 2020, w 2019, walczyłem o to i walczę do tej pory, aby Rada Młodzieżowa w zawierciu została powołana na nowo. Więc w tym momencie, jeśli zostałem wiceprzewodniczącym, warto też podkreślić, wiceprzewodniczącym z ramienia rad młodzieżowych, to to są tylko dodatkowe narzędzia, ażeby walczyć o to, aby ta rada powstała w zawierciu na nowo. Są już jakieś konkretne plany co do tego, jak walczyć? Eee, jako, że w, do prezydium Sejmiku w ubiegłych latach niejednokrotnie się zgłaszałem i niejednokrotnie apelowałem. To wówczas prezydium wystosowało do pani przewodniczącej Rady Miejskiej pewne pisma, a propos wyjaśnień, i e, można powiedzieć konkretów, dlaczego Rada Młodzieżowa w Zawierciu została zawieszona bezterminowo, warto podkreślić. E, niestety, mm, urząd miejski w zawierciu zero odpowiedzi, jeśli chodzi do sejmiku, więc po prostu zamierzam e, użyć mojego obecnego stanowiska, ażeby jeszcze bardziej promować. Jeśli to jest odpowiednie słowo, bardziej bym powiedział ro, nagłośnić sprawę Rady Młodzieżowej w Zawierciu i e, motywować wszystkich do wspierania inicjatywy powołania na nowo Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie. A może już nie potrzeba teraz, jak prezydent Zawiercia Łukasz Konarski powołał Zawiercieńskie Forum Młodzieży? Może już teraz pole dla młodzieży jest zagospodarowane i Młodzieżowa Rada Miasta Zawiercie nie jest aż tak potrzebna? E, Przede wszystkim, panie redaktorze, bo przyznam się, że takie pytanie już nieraz usłyszałem. Oczywiście nie od pana, ale wiele no właśnie osób. Właśnie się wystraszyłem, że się powtarzam. Nie, 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 na spokojnie. Wiele osób się właśnie do mnie z takim zapytaniem zgłaszało, kiedy ja mówiłem, że taką radę trzeba po prostu powołać na nowo i o nią walczyć. Ale po co przecież są jest forum 150 członków co prawda na temat tych członków i prezydium tego forum oraz zaangażowania już niejednokrotnie w wywiadach mówiłem ale warto podkreślić że zawierciańskie forum młodzieży jest organem doradczym prezydenta miasta a rada młodzieżowa jest organem doradczym rady miejskiej Ważnym aspektem tutaj jest jednak podstawa prawna Ponieważ forum młodzieży zawierciańskiej zostało powołane typowo przez prezydenta w drodze rozporządzenia, które, no jak wiemy, stoi myślę, że jeszcze gdzieś tam w, tym, w tych powikłaniach prawnych, kiedy to zostało zgłoszone do wojewody. Wojewoda to uchylił, ale do końca w sumie nie wiem, jak ta sprawa się zakończyła. Myślę, że po prostu się jeszcze nie zakończyła. Ale nie ma na przykład takich możliwości, żeby ktoś z forum, jako członek forum mógł wejść do Młodzieżowego Sejmiku jako radny. Ponieważ nie ma takiej możliwości, bo Zawierciańskie Forum Młodzieży nie ma takiej podstawy prawnej. Ale za to Młodzieżowa Rada Miasta, jako że jest powoływana z racji artykułu 5b ustawy o samorządzie gminnym, tamta naprawdę podstawa prawna jest uformowana już od wielu lat i z, tylko z Rady Młodzieżowej. Oczywiście dochodzą też do tego m, osoby indywidualne i samorządy studenckie, ale mówimy bardziej o tej kategorii wiekowej do 18 lat, e, więc e, jedyną taką drogą są osoby indywidualne, ale to zależy oczywiście od indywi indywidualnie do osoby, ale głównie rady młodzieżowe. I niestety w, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś z forum wszedł jako, jako radny do Sejmiku. Co prawda do tego, żeby Młodzieżowa Rada Miasta Zawiercie ponownie zaczęła istnieć, została odwieszona, być może długa droga, choć kto wie no, też jaskółki czy wiewiórki, jak to się mówi, czasem mówią, że ma być zmiana na stanowisku przewodniczącej rady miasta, choć te osoby zainteresowane zaprzeczają. Niemniej jednak zmierzam w pytaniu do tego, gdyby doszło do reaktywacji Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie, czy takie dwa młodzieżowe twory, jak Zawierciańskie Forum Młodzieży i Młodzieżowa Rada Miasta Zawiercie, to nie byłaby trochę młodzieżowa konkurencja polityczna, bo jednak może byliby trochę postrzegani, czy postrzegaliby siebie, albo byliby postrzegani z zewnątrz jako MRM, czyli siła rady, a ZFM jako siła prezydenta i trochę konflikt polityczny. Przez Panie redaktorze, to jest bardzo dobre pytanie. Tylko z jednym błędem z użyciem słowa e, konkurencja polityczna. E, bo jak wszyscy dobrze wiemy, niezależnie od tego, e, na jakim terytorium organizacja młodzieżowa działa, czy to jest sołectwo, gmina, powiat, czy e, jak sejmik województwo, e, to w swoim statucie, regulaminie ma zapis, że jest ciałem apolitycznym i apartyjnym. No ale wie pan, z zapisami bywa różnie papier. Przyjmie wszystko, a rzeczywistość bywa inna. Ale y, dlatego ja uważam, że użycie słowa po prostu polityczne y, jest tutaj nieprawidłowe. Ale uważam, że na przykład można je zastąpić y, konkurencją wolontariacką, y, społeczną. Tylko czy taka konkurencja będzie zła? Że jedni będą chcieli pomagać bardziej, inni potem się będą ścigać z tą pomocą. Pomocy nigdy nie jest za dużo, panie redaktorze. Uważam, że absolutnie by te dwa organy, jeśli by tak się udało utworzyć oczywiście na nowo Radę Młodzieżową, a Zawierciańskie forum młodzieży, jakkolwiek by jeszcze funkcjonowało? To uważam, że nie byłoby żadnego problemu, jeśli te dwa organy by współistniały. Gdyby ścigały się na pomaganie, rzeczywiście byłoby to bardzo szlachetne i przydatne wszystkim nam. Tylko, czy nie byłoby to również z efektem ubocznym takim, że młodzież, która może jeszcze trochę powinna być chroniona przed konfliktami politycznymi, przed tym, że. Ta wielka polityka, która czasem w mniejszych miejscowościach, nie tylko w Warszawie, ma kolosalne znaczenie, również młodzież zainfekowałaby się już w tak młodym wieku tym, że polityka jest brudna. Panie redaktorze, ja może to powiem na swoim przykładzie, bo ktoś słuchając na przykład moich wywiadów. Panie nie zainfekował. Stara się pan zainfekować. Nie, nie uważam, że to jest zainfekowanie, ale e, ktoś słuchając moich wywiadów może powiedzieć to samo o mnie, że tutaj niby działacz społeczny, działacz wolontariacki, a jednak w jakimś stopniu organizator protestów kobiet w zawierciu, członek Polski 2050. Tylko tutaj jest bardzo jedna prosta, ale niezwykle ważna sprawa, czyli to, że ja staram się to oddzielać. W momencie, kiedy ktoś się do mnie zwraca do, jako do obecnie wiceprzewodniczącego Sejmiku Młodzieżowego, to dla mnie nie ma, czy on gdzieś tam należy do Młodzieżówki Platformy, PiSu, Konfederacji Lewicy. Dla mnie to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Czy ma przypięty piorun, czy nie ma, czy jest konserwatystą, czy wyznaje jakąś inną doktrynę polityczną. Dla mnie to nie ma znaczenia. Liczą się tutaj tylko działania społeczno-wolontariackie. W momencie, kiedy <coughs> mówię o sobie ktoś się do mnie zwraca jako do osoby prywatnej, jako do miłosza Łągiewki, e, wtedy e, wchodzą moje poglądy e, i moje upodobania polityczne. I jeśli każdy, kto jakkolwiek wejdzie właśnie w takie organy, bo ja nie ukrywam, że moja przygoda obecna, ta polityczna też się zaczęła e, z, wraz z dołączeniem do Rady Młodzieżowej, e, ale od początku umiałem to rozdzielić. Jeśli każdy będzie umiał to rozdzielić, e, swoje stanowisko od swoich, Poglądów, które są bądź co, bądź sprawą prywatną, to nie będzie mowy o żadnej infekcji, że tak powiem. Pytanie, czy to da się rzeczywiście oddzielić, no ale może z kolei to pomoże politykom, żeby się czegoś od młodzieży. To zdecydowanie na pewno. Dla odmiany nauczyli. Chciałem zapytać na początku, właściwie to miało być pierwsze pytanie w naszym wywiadzie: co słychać Polska 2050, bo pan jest związany z tym ruchem? Z tego co mi wiadomo, to są kolejne przymiarki, oczywiście ten okres świąteczny, potem noworoczny, myślę, że każdy po prostu odpoczywa, więc tych tematów politycznych, jeśli chodzi o wewnętrzne działania było mało. Ale na szczęście wszystko się już wybudziło z tego świątecznego snu i zaczyna ruszać, więc z tego co wiem, są pierwsze poważne głosy na temat tego, że kolejni parlamentarzyści mają dołączyć do stowarzyszenia. No i tu akurat prywatnie powiem, że nadal czekam i akurat tutaj troszeczkę mnie już martwi czas oczekiwania na utworzenie partii. Przyjedziesz monchołownie do zawiercia? Ma pan wiedzę jakąś na ten temat? Yy, nie, na razie, na razie takiej wiedzy nie mam, ale myślę, że z racji. Yy z przyczyn pandemicznych oraz z przyczyn tego całego tłoku wokół właśnie przyjmowania nowych parlamentarzystów, przygotowywania programu partii, to myślę, że nie tylko do Zawiercia nie będzie miał czasu przyjechać, ale jeśli tylko sytuacja i ta pandemiczna i ta polityczna się uspokoi, to będę walczył na pewno, żeby odwiedził Zawiercie. Powiedział pan, że pana martwi trochę to, że jeszcze partia nie powstała, dlaczego pana to martwi? Ponieważ uważam, że z racji atmosfery bardzo negatywnej w państwie, to jest najwyższa pora, aby Szymon Hołownia wraz z całym ruchem wyszedł na ulicę i zaczął głosić, można powiedzieć, swoje działania przy pomocy partii politycznej. I już trzeba, to jest już najlepszy czas po to, aby się, można powiedzieć, ukierunkować pod wybory, które, no bądź co, bądź za, już. Nie całe 3 lata, więc to jest najwyższy czas, aby utworzyć partię i dać ludziom konkrety. Wyjść na ulicę teraz w czasie pandemii? To bezpieczne pana zdaniem? Uważam, że jeśli się tylko zachowuje profilaktykę taką podstawową, typu odstęp, niedyszenie sobie na kark albo nie krzyczenie na kogoś i plucie, to uważam, że żadnego problemu nie będzie. Czy Stowarzyszenie Polska 2050 coś zamierza według pana wiedzy robić na poziomie zawiercia czy powiatu? Wiem, domyślam się, że odeśnie mnie pan za chwilę do koordynatora lidera Emila Barkleja, ale eee, pytam również pana. Pan Emil Barclay nie jest już o, no to widzi pan. koordynatorem, to się... ale to jest, może poruszę ten temat zaraz, bo to jest akurat bardzo ważny, mhm. bardzo ważny, przynajmniej dla mnie temat. Hmm. Ale no niestety, ja jako typowo na razie członek, na razie w ogóle ogólnie członek, nie mam takiej informacji. Po prostu myślę, że tak samo jak każde, jeśli się oczywiście utworzy partia i to wszystko przetrwa, mam nadzieję, wyrażam taką głęboką nadzieję, że to wszystko do wyborów następnych przetrwa, to jak w każdych innych miejscowościach będą utworzone listy. No i ludzie z tych list szymona Hołowni będą startować na stanowisko radnych, miejskich, powiatowych. Ale w takim razie panu mogę gratulować zostania nowym liderem, czy koordynatorem? Nie wiem jak to nazywać w Polska 2050. absolutnie panie redaktorze, jeszcze nie. Jeszcze nie. <laughs> jeszcze nie, bo nie wiem. Ale już niedługo. Nie wiem tego, i na razie wszystko stanęło na takim, że myślę, że po prostu wewnętrznie jest na tyle dużo problemów, że w zawiercie chyba poszło troszeczkę w odstawkę. Ja nie mogę tego powiedzieć, czy zostanę nowym liderem, czy nie. Tym bardziej tutaj dochodzi aspekt mojego wieku, więc ja na tym żadnego panowania jakby nie mam. To jest nie moja decyzja. Ja tylko będę mógł ewentualnie się na to zgodzić, czy nie, ewentualnie promować się na to co bądź nie, ale na razie nie mam żadnych przesłanek, że w ogóle na to stanowisko promować bym się mógł. Jest jakiś inny lider albo koordynator, czy chwilowo bez królew? W momencie kiedy ukształtował się cały wolontariat Polski 2050, to liderem zawiercia został pan Robert, nie wiem czy mogę mówić nazwisko. Myślę, że to zależy od pana Roberta, czy, czy się zgadzała na publiczne kandydowanie, czy myślę, że pan Robert jest na tyle kon... publiczną. Pan Robert S jest na tyle konfliktową osobą, więc że całego nazwiska po prostu nie wymienię, a żeby potem jakichś problemów z tego tytułu nie mieć, więc pan Robert S został nowym liderem zawiercia. Jak mu poszło? Podsumuję to tylko tak, że już tym liderem nie jest. Także tak mu poszło. No to trochę rozłam w Polska 2050 na poziomie zawiercia i powiatra. Na poziomie zawiercia z pewnością, ale to wynika tylko z braku kompetencji pana Roberta. I to mówiłem niejednokrotnie. Ee, że pan Robert w żadnym stopniu na miano lidera nie zasługuje. Jest, był świetnym organizatorem protestów, rzeczywiście widać, że mówiąc kolokwialnie ma do tego smykałkę, aczkolwiek na miano lidera absolutnie nie zasługuje. A pan Emil? Który już nie jest liderem. Ee, pan Emil był koordynatorem, bo to jeszcze było w momencie wyborów prezydenckich. Kiedy tam nie kształtował się wolontariat, tylko znaczy wolontariat tak, kształtował się, ale nie typowo polski 2050, tylko e, promujący Szymona Hołownię jako kandydata na prezydenta RP. I wtedy pan Emil był koordynatorem i poradził sobie świetnie, bo dostał podziękowania od. E, na pana Łukasza Pomerękę, czyli lidera tutaj Śląska, miał dobry kontakt z liderem Zabrza, byłym, ale stwierdził, że po prostu na razie prace wolontariackie bo na tym stoi obecnie Polska 2050, nie są dla niego, ponieważ się dobrze w tym nie czuje i bardzo dobrze, bo to świadczy o jego politycznej dojrzałości, że po prostu nadal trzyma kciuki za Szymona Hołownię, ale od działań wolontariackich, skoro nie mógłby przynieść im żadnych korzyści, się po prostu odsunął i ustąpił miejsca panu Robertowi. Czy to, co obecnie dzieje się w Polska 2050 na poziomie Zawiercia, na poziomie powiatu zawierciańskiego, to nie jest trochę dowód na moją tezę w pytaniu Chyba w jednym z ostatnich wywiadów z Panem odnośnie tego, że jako to, że do wyborów wtedy były prawie 3 lata, teraz zależy teraz do których być może 2,5, być może prawie 3 lata do wyborów parlamentarnych, samorządowych, tak dużo czasu to, to i plus, i minus. Minus taki, że może się atmosfera rozejść po kościach, może atmosfera opaść i przez jakieś lokalne scysje, spory, trochę się rozejść wszystko po kościach. Czy to nie jest na tym poziomie, nie mam wiedzy, jak to wygląda w innych częściach Polski, może pan ma wiedzę, że Polska 2050 ma wielką słabość w postaci tego, że do wyborów jest 2,5 roku mniej więcej? Panie redaktorze, w mojej opinii całe stowarzyszenie. Polski 2050 na terenie całego kraju jest bardzo, bardzo można powiedzieć zintegrowane i działa bardzo prężnie, a takie niesnaski wprowadzają tylko jednostki, ale to panie redaktorze, gdzie tak nie jest? Zawsze takie konflikty zaczynają się od. Tak jed... nie wszędzie, tylko jak już mają jednostek. swoich posłów, mają swoje partie w Sejmie, w Senacie. No tu jest władzy, oczywiście, tutaj się to zgadzam, to jest akurat ten minus, że. Coś mocnego. Dokładnie tu jest ten minus, akurat, że Polska jest, Polska 2050 jest, można powiedzieć świeżo yy, świeżą sprawą, mówiąc kolokwialnie, i na takie yy, jeśli chodzi tutaj mówiąc na punkcie pana Roberta, tutaj punkcie zawiercia, takie niedojrzałe sytuacje miejsca, mieć. Nie powinny, ale tego się po prostu nie przewidzi. No to jeszcze jedno pytanie odnośnie Polska 2050 czy 7 maja 2021. Będzie pan już mógł i chciał, na przykład na lidera rejonowego kandydować. Czy jestem pod wrażeniem, że pamięta pan datę przede wszystkim. No e... przyznam Zostanę... się, że media społecznościowe trochę pomogły. No, no to z pewnością, ale <laughs> ciekawe. E... To Pana 18 urodzinie dla wielu. Tak, tak. Panie redaktorze, jeśli byłyby ku temu już przesłanki, że mógłbym się promować na to stanowisko, to robiłbym to niezależnie od mojej pełnoletności robiłbym to już w tym momencie, ale jako że tego nie ma i wszyscy skupiają się jednak na tym, co się dzieje, jeśli chodzi oczywiście o struktury 2050 w Warszawie, wszyscy się na tym skupiają. Teraz były wybory zarządu zarządów wojewódzkich, więc mm, przesłanek ku temu, żebym ja już w tym momencie mógł się promować na to stanowisko nie ma. Jeśli takie się pojawią, to mogę obiecać, że niezależnie od mojej pełnoletności będę chciał się na to stanowisko promować, bo uważam, że jak może w działaniach typowo politycznych i działania w strukturach partii doświadczenia nie mam prawie żadnego, tak w działaniach wolontariackich mam dosyć spore. Polskę 2050 zostawiamy. Pan jest bezapelacyjnie młodym człowiekiem, dlatego chciałbym zapytać w kontekście szczepionek, ale nie o, o to przynajmniej na razie, czy pan się zaszczepi, czy pan popiera. Celebrytów, którzy zaszczepili się poza kolejnością, i inne tego typu pytania, ale bardziej i przede wszystkim chciałem zapytać: chyba, że pan bardzo ma na to ochotę, a chyba trochę Nie widzę, ci że tak cele, cele, na to pytanie ci mnie bardzo po prostu rozśmiesza. Co młodzi mówią o szczepionkach? To myślę, że jest ciekawe. E, panie redaktorze, tutaj mogę odpowiedzieć tak naprawdę jednym zdaniem, że zdania są podzielone. Rozmawiając, podzielone bardziej na nie, czy podzielone bardziej na tak? Nie, nie można tak powiedzieć, w którą stronę się przechylają. Po prostu są podzielone i myślę, że z pełną premedytacją mogę powiedzieć, że chyba usłyszałem od typowo młodych osób, do tego dochodzą oczywiście, że mam kontakt nie tylko z młodymi osobami, tylko z osobami w każdej kategorii wiekowej, niemalże każdą odpowiedź od takich skrajnie popierających typu że jeśli tylko będzie okazja to ja pierwsza, pierwszy pójdę się zaszczepić, od takich że jak już wszyscy się zaszczepią, zobaczymy jak to będzie, to myślę, że jak najbardziej się pójdę zaszczepić, od takich że no w sumie to mi się nic nie stało, więc nie wiem czy się pójdę zaszczepić, może tak, może nie. Po tym takie, że no raczej się nie chcę szczepić. Po takie najbardziej negatywnie skrajne, typu że chipy, typu, że Szczepionka przyniesie śmierć. Z każdą taką odpowiedzią. Tutaj, oczywiście, mówię na terenie zawiercia wśród moich znajomych, rówieśników bądź może sąsiadów nie, bo bym jeszcze kogoś obraził, ale można powiedzieć, że ludzi, którzy mnie na co dzień otaczają, każdą z tych odpowiedzi usłyszałem. A co mówi młodzież o nazwisku imieniu Miłosz Łągiewka? Eee, czyli mam rozumieć, że to jest pytanie konkretnie do ta, mojej ta, osoby, ta, tak? Ta. Do, do Pana osoby, dokładnie. <laughs> dobrze, dobrze. Eee, pan redaktor wspomniał o tym, że nie muszę odpowiadać e, na pytanie, m, czy będę się szczepił. Ja akurat chętnie na to pytanie odpowiem, ponieważ e, ja e, nie mam zamiaru się zaszczepić. Nie przechylam się w każdą stronę i ja akurat nie mam zamiaru namawiać do szczepień ani wgadywać ludziom, że są jakieś czipy, a szczepionka jest niesprawdzona. W każdym z tych odpowiedzi jest jakaś, jakieś ziarenko prawdy, to trzeba przyznać, ale ja, jako ja, i to jest moja decyzja i nikt absolutnie nie ma prawa jej, można powiedzieć, się nad tym rozwodzić. Taką podjąłem decyzję, że od, 2000, od marca 2020 roku, kiedy zaczął, zaczął się ekoronacja, na wirus w Polsce, Panie redaktorze, do tego momentu ja nawet nie byłem przeziębiony. Uważam, że mój układ odpornościowy jest w wyśmienitej kondycji. Do tego oczywiście dochodzi, przynajmniej na tyle ile mogę, zdrowe odżywianie się i też na tyle ile mi pozwala czas, zdrowy tryb życia. Więc ja powodu ku szczepieniu się przeciw COVID-19 nie widzę. Ale chciałbym tutaj zaznaczyć bardzo ważną rzecz, że to jest moja decyzja. I absolutnie nikt nie powinien ingerować w sprawy innych osób, czy one chcą się zaszczepić, czy nie. Dlatego mogę nawet się zadeklarować, że będę jedną z pierwszych osób, która stanie w obronie osób. Która w stanie w obronie osób, które w momencie, kiedy się nie zaszczepią, będą poddawane, można powiedzieć, jakimś restrykcjom. Typu zwolnieniom z pracy, zakazem poruszania się poza granice państwa. Zwolnienia z pracy to było. W kontekście Polski nie słyszałem, chyba że. Było, ale to na razie w było w krajach. kontekście ratowników medycznych. A propos tematu szczepionki i tego, co może spotkać tych, którzy się nie zaszczepili, pamiętam, był kiedyś taki przypadek, chyba w zawierciu, jeśli dobrze pamiętam, że nie chcieli przyjąć do przedszkola miejskiego dziecka, które nie poddało się jakiemuś szczepieniu albo szczepieniom. Myśli Pan, że jest w tym konsekwencja logika, albo powinna być konsekwencja logika, skoro czasem się zdarza. W, pewnie nie tylko w Zawierciu, ale w różnych częściach Polski, że jeśli w tym pakiecie dotychczasowych wszystkich szczepień dziecko się nie zaszczepi, to może mieć jakieś problemy, na przykład z przyjęciem do przedszkola miejskiego, to może czeka nas, a może to dobre, a może to złe, że wprowadzą do tego kanonu obowiązkowych szczepień, szczepienia na koronawirusa i okaże się, że jak ktoś się nie będzie chciał zaszczepić, to również w majestecie prawa będzie. Poniekąd karany. O to właśnie mi, panie redaktorze, chodziło. I to jest absolutnie niezgodne z prawem, a żeby coś takiego zostało. Czy pan jest antyszczepionkowcem ogólnie? Nie, nie jestem antyszczepionkowcem. Nie jestem antyszczepionkowcem, a także jak rozmawialiśmy przed, wywiad... przed wywiadem, powiem troszeczkę w języku potocznym, a wręcz młodzieżowym, foliarzem też nie jestem. I nie ukrywam, że profilaktykę typu maseczki, dezynfekcja zachowuje. Ale nie uważam, że to szczepienie jest w jakimś stanie mi potrzebne. O to mi, dokładnie, temat, o to mi dokładnie chodziło. Temat kolejny, bo jeszcze przynajmniej dwa, a czasu coraz mniej. Czy zakończył się Pana zdaniem strajk kobiet? Nie. Strajk kobiet się nie zakończył. Wystarczy obserwować w mediach społecznościowych niezależne media. Które działają w większych miastach, i można zobaczyć, że strajki nadal prężnie działają. Myślę, że takim, mówię tutaj o naszym terytorium śląskim, takim centrum właśnie tych strajków są gliwice. Tamte strajki są nadal podtrzymywane, a frekwencja nadal świetnie. Dopisuje. Będzie jeszcze jakiś kolejny wybuch ogólnopolski, który przejawia się tym, że jak już widzieliśmy, jak Polska długo i szeroka, w każdym niemalże w większym mieście były wielotysięczne strajki? Panie redaktorze, po tym, co wyprawia wręcz partia rządząca, to jest więcej niż pewne. A wie pan, że jak, jak jeśli Polska 2050 kiedyś byłaby u władzy, to pewnie o was, bo zakładam, że pan się identyfikuje mocno z tą partią, być może... Czy miałby mocno, pan bardziej związek, pogląd, pewnie pogląd, o was by mówiono, że wyprawiacie coś. Bo tak się chyba yy. mówi cały czas o tym, że rządzący są zawsze źli. Oczywiście Polska 2050 panie, też może być Oczywiście, że panie, oczywiście, panie redaktorze, że tak, ale w momencie kiedy e, jednak zadziałałyby jakieś układy e, bądź wręcz reżim w państwie przez Polskę 2050, a raczej uważam, że do tego nie dojdzie, e, zostałby zmieniony tak jak to robi e, PiS. To ja bym po prostu z tej partii się wypisał, bo uważam, że mam honor. A każda osoba przy tym, co obecnie się dzieje, jak Prawo i Sprawiedliwość przekracza wszelkie granice absurdu, każdy, kto jeszcze przynależy do PiSu. Jest dla mnie nie powiem, że stracony, bo ja nigdy nie uważam, że jakikolwiek człowiek jest stracony. Absolutnie, ale oceniam po prostu na duży minus. Uważam, że każdy, patrząc po tym, co partia rządząca wyprawia, powiem jeszcze raz: wyprawia, powinien z ów klubu się wypisać. No to jeszcze zejdźmy na tematy już zupełnie lokalne, mianowicie plany budowy zakładu do recyklingu baterii i katalizatorów. Taki news, taka informacja informacja pojawiła się w grudniu. Zostało ogłoszone obwieszczenie o Opinii na temat oddziaływania na środowisko tej inwestycji. Oczywiście to dopiero plany. Firma Elemental, jak sama podkreśla, rozważa jeszcze kilka innych lokalizacji i nie wiadomo, czy w zawiedziu taki zakład powstanie, ale gdyby powstał, to byłby to zakład, którego inwestycja kosztowałaby 300 bodajże 80 milionów złotych. Zakład, który miałby być innowacyjny, ale by zakładał recycling baterii i katalizatorów. Co pan o tym myśli? E Panie redaktorze, myślę, że to będzie podobny przypadek jak z RDF-em, i nie ukrywam, że w tym wypadku, tak samo jak w przypadku RDF-u, jest to jeszcze przez nas niesprawdzona rzecz. Aczkolwiek przynosząca na pewno korzyści ekologiczne, więc uważam, że po prostu trzeba poczekać na tę niedaleką przyszłość, ażeby a się dowiedzieć i można powiedzieć ukształtować swoje zdanie na ten temat. Niedawno słyszeliśmy właśnie o RDF-ie. RDF to już sprawa właściwie pewna. Firma Fortum ma wybudować zakład do produkcji paliwa z odpadów RDF przy ulicy Podmiejskiej. Też przy ulicy Podmiejskiej, tylko nieco w innej części, kilkaset metrów Dalej miałby powstać zakład do recyklingu baterii i katalizatorów, gdyby powstał, oczywiście to jest słowo gdyby podkreślane, może Zawiercie powinno stawiać na biznes odpadowy, śmieciowy, może to jest droga do rozwoju naszego miasta. Panie redaktorze, jeśli tylko Zawiercie jako miasto i gospodarka zawierciańska czerpałaby na tym korzyści, to jak najbardziej. A ekologia? Nie grozi nam nic, Pana zdaniem, pod tym kątem? Hmm. Firma Fortum, ja o tym mówiłem zdecydowanie obszerniej w poprzednim wywiadzie. Firma Fortum zapewniała wręcz znikome, wręcz 0% jakieś wydzielanie spalin do atmosfery. I tak, może rzeczywiście to jest prawda, tym bardziej, że się do tego zadeklarowali. Ale nikt nie powiedział na przykład o tym. Co prawda, firma Fortum użyła takiego e, argumentu, że jedynym problemem rzeczywiście może być transport tych odpadów do zawiercia i potem wywóz tego paliwa z zawiercia. Tylko powiedziała tyle, że to może być problem. A to jest akurat bardzo ważny aspekt, na którym trzeba się nieco e, głębiej pochylić. E, mianowicie, e, wszystkie ciężarówki, e, które będą rocznie te 100 tysięcy e, odpadów przywozić. Pomijając fakt, że zniszczą zawierciańskie drogi, które już są w opłakanym stanie, to wydzielają spaliny. Wydzielają spaliny, a potem te ciężarówki potem z tym biopaliwem muszą jeszcze wyjechać z zawiercia i dostarczyć je z tego, co dobrze pamiętam do Zabrza. No Wie... Ale z kolei niektórzy mówią, że przecież do huty i do innych zakładów też przyjeżdżają. Ale oczywiście, oczywiście to nie jest tak, że, że, że jak huta powstała już dawno i ona już tu funkcjonuje X lat, jak tam ciężarówki jeżdżą i mówiąc bardzo brzydko smrodzą, to tam już nie ma problemu, a z RDF-em będzie problem. Absolutnie tak nie jest, bo tam te. Ciężarówki to też jest problem, i ulica Łośnicka w tamtym obszarze nie dość, że w pewnych godzinach jest bardzo utrudniony ruch, bo cały pas jest zajęty przez ciężarówki, które czekają na wjazd to jeszcze dodatkowo to jeszcze dodatkowo tak samo jak te ciężarówki, które będą przywozić odpady, a wywozić paliwo po prostu smrodzą. To jeszcze odwołam się do pana młodego wieku, nie z nie, jakiejś ukrytej złośliwości, tylko chęci poznania tego, co młodzi mówią na temat hmm, planów budowy zakładu do recyclingu baterii, do RDF-u. Czy w ogóle młodzi o tym mówią? Niestety nie, panie redaktorze. W ogóle? Niestety nie, tym bardziej, że e, uważam, i to jest akurat e, moje prywatne zdanie, ale uważam, że jest to jaki, jakikolwiek argument. Który może się opowiedzieć za tym, że po prostu młodzi o tym nie mówią? Mianowicie, że brakuje konkretów, i to myślę, że to akurat nie jest akurat sprawa RDF-u czy, czy, czy tej z tymi bateriami, tylko po prostu w zawiercie chyba już ma coś w sobie takiego, że cokolwiek by nie powstało, to nigdy nie można o tym powiedzieć wprost czegoś konkretnego. A jeśli y, młodzież widzi naraz y, kilka artykułów, nie mówię absolutnie tutaj o zawierciańskie.pl, tylko mówię o całej scenie y, zawierciańskich mediów, y, tutaj, że powstanie RDF, tutaj, czy to jest dobre, tutaj, czy to jest złe, tutaj już pierwsze jakieś konflikty, że na przykład pan prezydent najpierw y, potwierdził, że to będzie wybudowane, a potem zapytał o opinię mieszkańców, i myślę, że przez to młodzi ludzie się po prostu do tego zniechęcają. Nie zdarzył się ani jeden młody człowiek, który o tym nie wiem. Znaczy zdarzył się na pewno był zaciekawiony. Zdarzył się na podszedł pewno... może do pana i zapytał, no Miłosz, ty jesteś światowy człowiek, może coś powiesz, co o tym myślisz? Nie, jeśli chodzi o aspekt RDF-u, to nie. I to mówię z, też równie z pełną premedytacją, że akurat co do RDF-u nie, ale jeśli chodzi o właśnie tą formułkę, całą której pan redaktor użył, miłość, bo ty tutaj działasz, to tamto, tamto, to na przykład, czy o protesty kobiet, czy o prezydenta, czy tutaj o, ra, o, o Radę Miejską, o Radę Powiatu, czy o ten sejmik, co to w ogóle działa, jak się tam dostać, co tu można robić, co można zrobić tu, co można zrobić tam. Takich pytań, no można powiedzieć, że co drugi dzień się na pewno jedno zdarzy. Jest, jest okres, gdzie dostaję ich bardzo dużo i na każde odpowiadam. Nie zdarzyło się jeszcze, żebym na takie pytanie nie odpowiedział. E, a z, zdarzyło się też tak, że przez na przykład przez tydzień po prostu była cisza. Więc to jest różnie z tymi pytaniami do mnie. Ale co do RDF-u, do mojej osoby, od mojego rówieśnika, po prostu młodej osoby, nie usłyszałem takiego pytania. Dużo zdrowia w 2021 roku, powodzenia, sukcesów. I to zobaczenie w Radiu zawiercie niedługo. niedługo zapraszać będziemy regularnie. Mam nadzieję. Dziękuję bardzo panie redaktorze. Ja też korzystając z okazji tutaj wszystkich państwa chciałbym e, już jako wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego zaprosić do polubienia strony Młodzieżowego Sejmiku e, i może tutaj wspomnę o tym na wizji, jeśli pan redaktor oczywiście jeszcze mi pozwoli, nie wiem jak tam czas. Ta kamera pana bierze, można śmiało mówić. E... Jeszcze póki my tą stronę prowadzimy, to zapraszam do polubienia jej, bo niestety pierwszy raz ja, uważam, że ja jako jednostka padłem ofiarą wręcz takiego pisowskiego stłamszenia. I to mówię już jako osoba prywatna, nie jako wiceprzewodniczący, żeby ktoś mi nie zarzucił gdzieś jakiejś polityczności. Mianowicie jako prezydium Sejmiku mieliśmy ostatnio spotkanie z dyrektorką, i wicedyrektorką Wydziału Edukacji, Nauki, i podkreślam współpracy z młodzieżą na temat działania Sejmiku. I mówię tutaj, panie redaktorze, ale przede wszystkim, drodzy Państwo, jest to niewyobrażalne, co wręcz wyznawcy tej partii próbują zrobić z młodymi ludźmi i młodymi instytucjami, mniej więcej takimi jak Sejmik. Wprost to znaczy, co próbują zrobić? Wprost zostało nam powiedziane, że. E, mm, mm, oni jako wydział. E, tak, to jest fakt, że my pod nim podlegamy, ale bardzo ważnym rzeczą jest, że w regulaminie jest zapisane, że oni sprawują nad nami opiekę merytoryczną. I tutaj chciałbym podkreślić słowo opieka. Ponieważ opieka nie równa się nadzorowi. I nigdy się nie równała. A właśnie taki nadzór chcą wobec nas stosować osoby zarządzające tym wydziałem. Podkreślam jeszcze raz: współpracy, departament współpracy z młodzieżą. Im zostało nam powiedziane wprost, że powinniśmy, oni powinni mieć pełen dostęp do strony. Powinni dostać na tej stronie facebookowej administratora. Co za tym idzie, jako administrator, mogą usunąć innego administratora? Po prostu wprost chcieli przejąć naszą stronę. Ale rozumiem, że dla, dla niektórych z Państwa, czy dla Pana redaktora, to może być błaha sprawa. sprawa, sprawa. Ale na tym samym spotkaniu zostało nam powiedziane również to, kiedy przedstawialiśmy ten plan działań sejmiku na rok o którym mówiłem na początku wywiadu zostało nam powiedziane że no on jest niekonkretny brak szczegółów wtedy odezwałem się nie ukrywam ja i powiedziałem że tak na dobrą sprawę to sejmik zaczyna działać dopiero teraz ponieważ Wcześniej miały miejsce w tym Sejmiku różne konflikty pomiędzy radnymi, i działanie Sejmiku było po prostu zamrożone, z racji też tego, kto zasiadał w prezydium. I teraz te działania Sejmiku dopiero ruszają. I z racji przyczyn właśnie takich, że dopiero wszystko, cały ten plan w ogóle działania, a nie, nie jakichś tam konkretnych działań, tylko plan wewnętrznego działania Sejmiku dopiero się tworzy. To to jest jedyne, co możemy na ten moment, i tak samo z przyczyn pandemicznych, zaoferować. Eee, panie dyrektorki eee, to zaakceptowały, ale powiedziały, że one mają dla nas kilka ciekawych propozycji. Panie redaktorze, powiem szczerze, ja nigdy, mimo tego, że czasem, żeby sobie pośmieszkować, odpalę wiadomości TVP. Tak, nigdy nie spotkałem się, żeby ktoś stosował taką manipulację, taką propagandę wobec mojej osoby, jak właśnie na tym spotkaniu z Wydziałem, podkreślam, Departamentem do Spraw Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą, gdzie zostało nam powiedziane wprost, że zaczęło się bardzo przyjemnie. Że słuchajcie, bardzo fajnie, że zostaliście wybrani. Oczywiście to są większość cytaty, to nie są moje słowa. Super, że, że, że macie taki zapał do działania, ale pamiętajcie, w Sejmiku zero miejsca na politykę. Wy nam nie możecie narzucać, jakie my mamy mieć podglądy polityczne. Tak samo my wam nie narzucamy, że wy macie popierać prawo i sprawiedliwość, to dokładnie powiedziała pani dyrektor. Ale też nie może tak być, że na przykład, i tu jest bardzo ważna sprawa, ponieważ na naszą sesję zdalną jedna radna przyszła z przyczepionym tutaj piorunem symbolizującym strajk kobiet. Pani dyrektor nazwała to strzałką, a potem dodała, że to są polityczne głupoty. Gdzie warto też podkreślić to, jak powiedziała, że absolutnie ona nie będzie nam narzucała żadnych podglądu, poglądów politycznych, co samo się wiąże z tą stroną i z wszystkimi, z całą komunikacją między prezydium a wydziałem, a właściwie departamentem. Po czym wprost nam zostało zasugerowane, że my, jako młodzi radni, to powinniśmy wspierać szczepionki, promować je wśród młodych. Gdzie tak jak powiedziałem, to jest z każdego indywidualna sprawa. Eee, I ja nie mogę jakby być przymuszany do promowania szczepionki, skoro sami jakby nie chcę, skoro jako ja nie chcę się zaszczepić. Eee, wszystko to jakoś jeszcze można powiedzieć, przetrawiłem do momentu, kiedy nie zostało nam powiedziane wprost, że powinniśmy wspierać takie odpowiedzialne akcje, jak na przykład Akcje Prolife. Prolife, to mam rozumieć, że w sensie mam nadzieję, że każdy wie, co to znaczy akcje i te protesty, a właściwie wiece, przeciw aborcji na przykład. Przeciw aborcji, bardzo konserwatywne środowisko. I to zostało powiedziane nam przez Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą, nam jako prezydium młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Panie redaktorze, powiem szczerze, że do końca e, moja, mój umysł nie dopuszcza e, do siebie tego, co się stało, ponieważ, e, tak jak mówiłem, jeszcze ja jako ja, jako jednostka, nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem z punktu e, partyjnego. Żeby ktoś próbował młodą osobę e, chcącą działać na rzecz młodzieży, dodatkowo całego województwa, Rzeczywiście e, urozmaicać to życie publiczne względem młodzieży, żeby ktoś został e, albo próbował właściwie, bo absolutnie się nie daliśmy, próbował e, być tak stłamszony e, politycznie. Powiedział pan, że to mniej więcej typowe pisowskie stłamszenie, to bardzo tak. mocne określenie. Bo tak było, panie redaktorze. Bo tak było, gdyby tam nie było użyte słowo PiS, gdyby wszystko przebiegało tak jak normalnie i rzeczywiście my byśmy się nie zgadzali z czymś, co, wy, co Departament nam proponuje, oni by się nie zgadzali z tym, co my im proponujemy, i, i tak chcielibyśmy jakoś ten konflikt załagodzić i zacząć jednak współpracować i wyjść. Wyjść jednak z tego spotkania współpracując, to w życiu bym tak nie powiedział, ale to, co miało miejsce na tym spotkaniu, inaczej się nazwać nie da. E, boli mnie również to i pragnę tego, to podkreślić, bo niestety jakoś tak się złożyło, że w ostatnim moim wywiadzie nie miałem okazji. E, przede wszystkim to, że absolutnie nie można nazywać e, sprawy aborcji. Oraz już w szerokiej mierze nazywanej całej, tak naprawdę całej sytuacji prawem kobiet sprawą polityczną. Bo to nie jest sprawa polityczna, drodzy państwo, panie redaktorze. To nie jest absolutnie sprawa polityczna. To, że partie są bezpośrednio zaangażowane w tą sytuację. Mają do tego, to jest życie publiczne, mają do tego pełne prawo, ale to nie jest sprawa polityczna. I tutaj chciałbym powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Hmm, właśnie na takim przykładzie e, ciał apolitycznych. E, podobna sytuacja e, nieco prawda nie do tego spotkania, tylko mówię akurat o, tym, e, o tej sprawie politycznej, miała miejsce u mnie w szkole. Na nauczaniu zdalnym, kiedy jeden e, e, była taka. E, Chciałbym użyć słowa moda, niestety, to nie, to nie jest moda, ponieważ to jest bardzo ważne. Jest taka platforma, która nazywa się MIT. Dużej ilości szkół służy do przeprowadzania nauczania zdalnego, do przeprowadzania lekcji, i na tym micie można sobie ustawić swoje zdjęcie profilowe. I w ramach protestu i jednoznacznie wyrażenia poparcia dla kobiet uczniowie wstawiali na zdjęciu swoim profilowym taką grafikę kobiety która miała tutaj z tyłu głowy piorun i to było tyle. To było tylko po to, żeby wyrazić sprzeciw sytuacji w państwie. Nie spotkałem się z sytuacją, żeby ktoś odpalił mikrofon na lekcji, czy to w mojej klasie, czy to w innych klasach i zaczął wykrzykiwać jakieś hasła związane właśnie z tym, co się w kraju dzieje. Absolutnie nie. A jednak zdarzyła się taka sytuacja, że nauczyciel sam zareagował na to, że te profilowe mają w tym momencie zniknąć. I uwaga, tu jest bardzo ważna rzecz, że szkoła nie jest ciałem politycznym. Dokładnie powiedział, że szkoła jest ciałem apolitycznym, e, i te profilowe mają zniknąć, i wszyscy powinni zająć się matematyką. I w momencie do mnie napisało z tej klasy, bo to miało miejsce na e, lekcji matematyki jednych z klas. W momencie napisało do mnie: e, spora ilość uczniów wyjaśniając całą sytuację czy, czy jakby czy on nam może coś zrobić on mówię kolokwialnie on bo tak mi to zostało powiedziane pan nauczyciel z tytułu właśnie tych piorunów ja mówię absolutnie nie i żałuję tego że nie mam z tym panem profesorem zajęć ponieważ chętnie bym na jego zarzuty odpowiedział przede wszystkim tak, szkoła, tak samo jak każdy inny organ młodzieżowy, taka sama sytuacja statutowa jak z Radą Młodzieżową czy Sejmikiem, jest ciałem apolitycznym i apartyjnym. I taką typową polityczność bąd, bądź partyjność można, e, oczywiście to jest dopuszczalne, bo w wielu, wybor, w wielu szkołach na przykład są przeprowadzane wybory, mm, na przykład, która partia ma jakie poparcie e, wśród uczniów, ale Warto tutaj jeszcze raz podkreślić, że prawa kobiet nie są, nie były i nie będą sprawą polityczną. I różnicą jest, jeśli ktoś by odpalił mikrofon na zdalnym nauczaniu, odpalił, mówię już takim typowo językiem młodzieżowym, włączyłby mikrofon na lekcji. I zaczął wykrzykiwać e, ośmiogwiazdkowe hasła, na przykład, e, bądź inne e, hasła, które były głośno krzy, wykrzykiwane na protestach. Tak, wtedy rozumiem oburzenie nauczyciela, rozumiem e, wszystko w każdym stopniu, ale w momencie atak e, na uczniów, jeśli wyrażają swoje zdanie i wyrażają swoje zdanie nie na temat polityczny, tylko na temat społeczny, jest karygodne. Powiedział pan, że pana zdaniem jest to absolutnie nie sprawa polityczna, czy więc dowodem na tę apolityczność sprawy jest to, że na tych, które w Zawierciu się odbyły strajkach kobiet i mężczyzn, ale zresztą widzieliśmy, jak Polska długa i szeroka w każdej miejscowości odbywały się co do zasady dość podobnie. Logotyp. Strajku kobiet przeplatane wykrzykami, wykrzy, okrzykami i napisami na transparentach, właśnie ośmiogwiazdkowymi, mm -hmm. czyli je hać PiS. Czy to jest Pana zdaniem dowód na to, że jest to rzecz? Nie odnoszę się do samego tematu aborcji w tym momencie, tylko wyłącznie kwestii związania bądź niezwiązania z polityką tych strajków. Czy to Pana zdaniem nie dowodzi jednak temu, że strajki te są ściśle związane z polityką? E... Są ściśle związane z polityką oczywiście i to jest... A symbolem strajków jest właśnie piorun i logotyp, który znamy. Tak, ale... Jest... Wciąż wypowiadam się tylko technicznie o Dobrze, Dobrze, ja, ja wiem, nie chciałbym tutaj absolutnie na temat aborcji i mojego zdania, a zdania pana redaktora wchodzić, bo myślę, że Stracilibyśmy chyba cały weekend na tej rozmowie. Tutaj patrzę na godzinę, ale. No już bardzo, bardzo przefolgowaliśmy z czasem, więc w miarę krótko. Mhm. W miarę krótko, panie redaktorze, to jest sprawa ściśle związana z polityką, ale sam jej podmiot i temat, jeśli chodzi o aborcję, nie jest sprawą polityczną. A to, że niestety PiS wywołał takie zdenerwowanie i negatywną atmosferę w państwie, no to przepraszam, ale nie ma co się dziwić. Zdenerwowaniu, jeśli mogę to tak w miarę kulturalnej formie tego słowa użyć, obywateli. To jeszcze ostatnie pytanie odnośnie pana oburzenia wobec zachowania departamentu, który zajmuje się współpracą z młodzieżą. Czy sytuacje takie, o których pan mówił, miały miejsce w przeszłości, albo słyszał pan o, o tym, że może kiedy władza była inna, było, były jakieś symptomy podobne? Bo, 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 jeśli chodzi o samo, samo bycie radnym Sejmiku, yy, tak, jako sejmiku radny Sejmiku można powiedzieć, że przeżyłem pan, jest dwie pan władze. Nie od, od kilku miesięcy, tylko na co dłużej? Tak, mhm. od 2018 roku, więc ja przeżyłem i powiem to otwarcie, że przeżyłem i rządy Platformy i rządy PiSu. Co prawda, zarządów Platformy ja żadnego wyższego stanowiska w Sejmiku nie zajmowałem, bo miałem wtedy raptem 15 lat i byłem dosyć, co mówiłem w moim pierwszym wywiadzie. Yy, Świeżym gościem w tym wszystkim, więc raczej starałem się przypatrywać i badać, jak to wszystko funkcjonuje. Ale słyszałem głosy, że było lepiej. Co chciałbym podkreślić tutaj, że ja absolutnie nie mówię, że za poprzedniej władzy było jakoś lepiej, ale mówię tutaj o tym, że w tym momencie pełniąc to stanowisko, mając kontakt z tymi osobami, które są typowo powinny naprawdę sprawować opiekę merytoryczną, a nie nadzór i kontrolę nad młodzieżą w województwie, robią takie rzeczy i na pewno takie rzeczy akurat miejsca wcześniej nie miały. Bardzo dziękuję Państwu. Moim gościem był Pan Miłosz Łągiewka, wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmu Województwa Śląskiego. No, tak długiego wywiadu dawno nie było. Dłuższy jest chyba tylko z prezydentem zawiercia Łukaszem Konarskim, którego pozdrawiam. Może kiedyś przebijemy, ale to na spokojnie Panie Redaktorze. Bardzo dziękuję. Życzę Panu Redaktorowi oraz Państwu dużo normalności przede wszystkim w nowym roku. To tak już na zakończenie ode mnie. Dziękuję bardzo Panie Redaktorze. Dziękuję. dziękuję do państwu. zobaczenia. Do usłyszenia.